Witam i na wasze zdrowie. Dzisiaj mam prośbę na każdą osobę, każdy, który jest na ulicy, które są na ulicy na naszą wolność, na, i to jest specjalne dla kobiety, na kobietę, która powinna być sam szef, sama szefa swoje brzuch, bo to jest tylko i wyłącznie nasza decyzja. To nie jest decyzja od innych ludzi. Ten apel, który ja mam, proszę, ten sklep, bo już widziałam jeden sklep, ja nie mówię nazwa, bo ja nie chcę robić ekstra reklamy, ale mi chodzi o demolicji i tak dalej na sklepy. Właściciele od sklepy, oni nie robią nic dla was, do was. To są inni ludzie, którzy robią ten reżim, ten regułę. Ja myślę, to też mogę będę robione troszeczkę inaczej. Jak to mogę będę robione inaczej, to nie wiem. Ale nie wiem, albo gwałt jest najlepsza opcja. Ja wiem doskonale i ja rozumiem doskonale wasze frustracje. I ja myślę, mamy bardzo, bardzo duże mądre głowy tutaj w Polsce i wszystkich innych Polaków, którzy żyją na innych krajów na cały świat. Ale ja mówię od my, bo ja nie jestem Polka, jestem Holenderka. Ja mówię od normalnie ludzi, którzy używają mózg, którzy mają zdrowe jedzenie, które czuje co i jak. Ja nie mówię od ten, tam do góry. Absolutnie nie. Bo dla mnie, teraz ja muszę pilnuj, bo kiedy ja, no, ja mówię od witaminy D, witaminy K i witaminy M, ale bez ten trzy literki, bez słowa witaminy. I wy wiecie, co ja chcę mówić. Ale ja myślę, oni mają takie pralka mózgowane, bo oni jedzą bardzo dużą ilość cukru. To nie jest żart od mojej strony. Oni też robią to. To również nie jest żart od mojej strony. Oni również wiedzą, ile kilometrów za godzinę oni mogą robić. I oni mają takie wolności na 160-170 km za godzinę bez takie pisane małe literki. I my normalnie ludzi musimy zapłacić za takie rzeczy. Również, kiedy my jesteśmy na cmentarz, bez to musimy zapłacić mandat. Ale o ten poziom nie oni płacają, nie płacają nic na mandat. Nie, bo oni myślają, oni są mądrzejsi. No, ja chcę mówić takie słowa, ale ja wiem, kiedy ja mówię takie słów, mój kanał jest od razu cały banowany, cały wrzucony. To znaczy, ja muszę naprawdę pilnuj ten słów, które ja mówię. Również jest ten rytm za algi i chlorela i spirulina daje nam, normalnie ludzie, też pomoc na nasze skrzynki, które jest tutaj. Również, kiedy my, ja mówię tylko i wyłącznie o nas normalnie ludzi, kiedy pilnujemy nasze jedzenia, widzimy, jakie bajka oni robią.
Ja pamiętam bratki Grimm. Również są takie bajki od Andersen. I bardzo dużo inne bajki. Bardzo przepraszam was, bo ja nie znam polskiego bajki. To jest mój błąd, bo nie mam ten książki od bajki w domu. Też nie szukałam jeszcze w internecie, bo nie miałam czasu jeszcze, ale to jest, ja muszę pytam on na pomoc. Ale ja mam, my mamy dwa książki od legendy i mity tutaj w Polsce. To znaczy, ja muszę startuję, czytam ten dwie książki. Jeszcze raz ten apel. Nie zróbcie ten gwałtowne rzeczy na sklepie. Kiedy my możemy pokaż palca, wy wiecie, no przepraszam, tutaj miałam święci na głowę. Wy wiecie, jaki marionetki robią te rzeczy na nas normalnie ludzi. Nie wiem, albo to jest troszeczkę jasne dla was, bo to również jest filmik bez on, bo to idzie na moje, nie wiem ten słowo. Ten, gdzie jest ten koszt, o ten, no tutaj nie wiem ten słowo, ale nie schodzi. Dobra, tyle już dziś, pozdrawiam, do następnego razu. Trzymajcie się, pilnuj wasze zdrowie jest bardzo ważne. Pilnuj wasze jedzenia, wasze mózg i będziesz gotowy na wszystko. Ochron swój rodzin, bo swój rodzin jest w tym moment bardzo, bardzo ważny. Przepraszam. Tutaj ja musiał podziękować mój babcia i dwa siostry mojej matki. Było w rok 1900, ten drugi wojna światowa. Przed dom mój babcia i dziadek był student od szkoły. Mój dziadek widział od ten moment przyjdzie żołnierz od inny kraj i zlikwidował ten student przed dom mój dziadek i babcia. Mój dziadek widział to. On chciał zbieraj niego, ja nie mogę mówię nazwa. On chciał zbieraj. I on chciał jechać na dwór. Bo to nie było dobrze do niego. Oczywiście, ja rozumiem. Ale mój babcia i ten dwa starsze siostry od mój matka, bo mój matka nie urodził w ten moment. Trzymali go na ręce i cały czas mówił, nie idź na dwór, stoi w domu. Nie idź na dwór, stoi w domu. Dziękuję babcia, dziękuję moje dwa ciotki, bo bez ten trzy kobiety moja matka nie by urodził i również ja też nie. Dobra. To jest tyle na dziś. Pozdrawiam. Do następnego razu. Pa.